Cześć, dziś oceniam dla Was kebaba na Pradze, chata wariata, ponieważ wiele osób go polecało i byli youtuberzy, więc stwierdziłem, że i ja pojadę. I oto moje przemyślenia. Przede wszystkim lokal jest otwarty zbyt krótko, bo większość ludzi jednak woli jeść w nocy. A już 21 często jest zamknięta tu. Po drugie, no brak toalety. To też jest. Ja przynajmniej nie zauważyłem tam toalety. Po trzecie, ostatnio były podwyżki cen i to dość znaczne są. Więc zrobiło się drogo. A teraz o samym jedzeniu. Kebab smaczny, ocena od zera. Do 10 to jest 7, więc uważam, że kebab Masza na Bemowie jest lepszy od chaty wariata. Chata wariata się plasuje na drugim miejscu. Natomiast uwagi są takie pod względem smaku, że cena jest wysoka, kebaby są często zimne, czyli pita nie jest podgrzana odpowiednio. Natomiast mięso w środku jest ciepłe. Natomiast złym pomysłem jest dawanie po prostu frytek do mięsa, bo po prostu wtedy dają mniej mięsa, a to powinno tak wyglądać, że mięsa powinno być na full i do tego frytki, a tu jest tak robione, że jak są dodawane frytki, to mniej mięsa jest, przez to porcje są małe i takim kebabem nie można się najeść, a kosztuje on dość drogo, bo 12,50 i nie można się tym najeść. Zaraz dokończę. A za taką cenę można zjeść w Legionowie obiad z dwóch zdania, nawet w niektórych miejscach w Warszawie. Za 10 zł można zjeść obiad z dwóch zdań i to całkiem dobry. Natomiast tutaj za 12,50 są małe porcje, po prostu zbyt małe te porcje są i no, kebab jest smaczny, tak jak mówię, najlepszy na Pradze, natomiast ustępuje temu na Bemowie, gdzie są duże porcje, Masza Kebab naprzeciwko Tesco, ulica Górczewska. Tam oceniam tego kebaba troszkę wyżej od tego. Natomiast też jest za mało podgrzewany, brak toalety. Lokal też nie zachęca do odwiedzenia. Także w sumie to daje. Natomiast bardzo uprzejma jest obsługa. To trzeba przyznać, że tutaj nie można nic zarzucić. Surówek. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, jakie były surówki, bo chyba ich było też zbyt mało. Do usłyszenia. Hej, polećcie coś, to odwiedzę.